1998 roku w małym polskim miasteczku dochodzi do zbrodni, która wstrząśnie całym krajem i która będzie budzić ogrom emocji aż do dzisiaj. Mimo upływu ponad 25 lat od tragedii, właśnie ta sprawa nadal budzi kontrowersje i wciąż też jest niewyjaśniona, pomimo że na ławie oskarżonych zasiadło już wiele osób. Monika Góra w swoim reportażu Miasteczko Zbrodni przedstawia tragiczną historię Iwony Cygan i jej bliskich. W swojej książce próbuje odtworzyć ostatnie chwile nastolatki, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nadal nie znamy prawdy i ustalić, czy stoi za tym nieudolność organów ścigania, czy może bardziej szereg układów i zmowa milczenia, której przez ćwierć wieku nikomu nie udało się przerwać. Ten mocny i drobiazgowy reportaż znajdziecie w aplikacji BookBeat, która jest partnerem dzisiejszego odcinka. Korzystając z mojego kodu, możecie wysłuchać książkę Miasteczko Zbrodni już teraz i to zupełnie za darmo. Wystarczy, że wejdziecie na stronę bookbeat.pl i podczas rejestracji nowego konta użyjecie kodu HERING, a otrzymacie 20 godzin darmowego słuchania do wykorzystania przez 30 dni. Jeszcze raz zachęcam Was do zapoznania się z reportażem Moniki Góry, bo sprawa Iwony Cygan zdecydowanie nie powinna odejść w zapomnienie. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, jest dla mnie szczególnie ważna, bo poznałam osobiście niektórych bohaterów tej smutnej historii. Sama sprawa, o której dzisiaj usłyszycie, jest wielowątkowa, momentami wręcz nieprawdopodobna i przede wszystkim właśnie tej historii wciąż potrzebny jest rozgłos. To opowieść o ogromnej determinacji, potrzebie dotarcia do prawdy i dowód na to, że ta prawda, nawet mimo upływu wielu lat, zawsze gdzieś czeka. Właśnie rozpoczyna się 1994 rok. Agnieszka ma 17 lat i mieszka w Złotoryi, niewielkim, liczącym 17,5 tysiąca mieszkańców mieście, które leży na Dolnym Śląsku. Dziewczyna mieszka tu na ostatnim piętrze na niewielkim blokowisku przy ulicy Jesiennej razem ze swoją mamą Sabiną, tatą Stanisławem i dwoma młodszymi braćmi, Robertem i Przemkiem. Wspólnie tworzą zwyczajną, pięcioosobową rodzinę z małego miasta. Agnieszka jest więc najstarsza z rodzeństwa, ale raczej młodsi bracia nie do końca powinni brać z niej przykład, bo nastolatka jest typowym wolnym duchem. Jest trochę zbuntowana, chodzi własnymi ścieżkami i bardzo nie lubi, gdy ktoś mówi jej, co ma robić. Szczególnie teraz, gdy jest już u progu dorosłości, najchętniej decydowałaby sama o sobie i w gruncie rzeczy trochę tak robi. Niedawno skończyła szkołę podstawową i teraz chodzi do szkoły średniej, ale niestety nie jest jej po drodze z nauką i w zasadzie nigdy nie było. Dziewczyna często wagaruje, rzadko kiedy się uczy. Woli spędzać czas ze znajomymi i po prostu imprezować, bo Agnieszka nigdy nie odpuszcza wspólnych wyjść, na które nie trzeba jej namawiać. Sama otacza się ludźmi, którzy też stawiają na to, by dobrze się bawić i podobnie jak ona, nie za bardzo przejmują się szkołą. Agnieszka to dziewczyna z bardzo mocnym charakterem, ale też wyglądem. Jest szczupła, ma niebieskie oczy i jasną cerę, a do tego ciemne, gęste brwi, a na głowie burzę ciemnych włosów. I ten wygląd doskonale pasuje do jej usposobienia, które jest równie wyraziste. Jak określają ją znajomi, ma cięty język, zawsze stawia na swoim i lubi obracać się raczej w męskim towarzystwie. Ma znacznie więcej kolegów niż koleżanek, a niektórzy mówią, że w ogóle nie przepada za innymi dziewczynami i że sama, chociaż jest kobieca, to raczej ma męską osobowość. I rzeczywiście trochę tak jest, bo Agnieszka zdecydowanie nie należy do potulnych i pokornych, przez co zdarza się, że kłóci się ze swoimi rodzicami. I trochę to nikogo nie dziwi, bo bliscy chcą dla swojej córki jak najlepiej. Chcą przestrzec ją przed popełnieniem błędów młodości i ciągłe wagarowanie i imprezowanie nie do końca im się podoba.
Niestety, ale nie są w stanie nic z tym zrobić, bo Agnieszka zawsze stawia na swoim i jeżeli postanowi, że gdzieś wychodzi, to nie ma żadnej siły ani żadnych słów, które mogłyby ją powstrzymać. Jednak wiele wskazuje na to, że to może się zmienić, bo gdy nadchodzi początek 1994 roku, Agnieszka dowiaduje się, że jej życie zmieni się bezpowrotnie. Od jakiegoś czasu czuła się dziwnie, nieswojo, coś niezrozumiałego działo się z jej ciałem. Teraz już wie, co to było. Po prostu jest w ciąży. Ta informacja spada na 17-latkę i jej rodziców jak grom z jasnego nieba i ewidentnie jest to zaskoczenie dla wszystkich. Na dodatek pojawiają się pierwsze komplikacje w tej już i tak niełatwej sytuacji, bo Agnieszka nie chce zdradzić, kto jest ojcem jej dziecka, chociaż na wstępie deklaruje, że chce donosić ciążę i urodzić dziecko, tym samym decydując się na samotne macierzyństwo. I w ten sposób, zaledwie 9 miesięcy później, we wrześniu 1994 roku, na świat za sprawą cięcia cesarskiego przychodzi Kamil, syn Agnieszki, w którym teraz już 18-latka zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Synek staje się jej oczkiem w głowie i mimo młodego wieku i tego, że ciąży wcale nie planowała, radzi sobie w roli młodej mamy całkiem dobrze, bo wyraźnie darzy miłością swoje nowonarodzone dziecko. Ma też ogromne wsparcie ze strony swoich rodziców, z którymi ciągle przecież mieszka i którzy na każdym kroku pomagają jej w trudach macierzyństwa. Mimo wszystko ciąża i odpowiedzialność za powołanie na świat nowego życia nie zmieniają Agnieszki tak bardzo, jak liczyli na to jej bliscy. W zasadzie rodzice mieli nadzieję, że Agnieszka wydorośleje, zmieni priorytety i zacznie rozumieć, że teraz jej przyszłość to także przyszłość małego Kamila. Ale niestety, nastolatka nadal stawia w życiu przede wszystkim na własne przyjemności. Nie potrafi zrezygnować z imprezowania, nadal ma problemy w nauce. Tak naprawdę, ze względu na ciążę i sposób bycia Agnieszki, kłopoty nawarstwiają się i doprowadzają do tego, że dziewczyna zostaje usunięta ze szkoły. Jednak znowu i ten zimny prysznic niewiele zmienia. Agnieszka nie walczy o swoją edukację, a na dodatek zdarza się, że znika z domu na całe noce i nie mówi, gdzie jest. Za każdym razem ma jednak ogromne wyrzuty sumienia. Wie, że robi źle, kocha swojego synka i tęskni za nim. Z kolei z drugiej strony wie też, że jest w dobrych rękach, że gdy jej nie ma, to jej rodzice opiekują się nim najlepiej, jak tylko można. I chyba właśnie ta wygoda sprawia, że pokusy bywają silniejsze. Jej bliscy mają jednak bezustannie nadzieję, że to za moment się zmieni, że Agnieszka wyszaleje się, wreszcie dorośnie i weźmie odpowiedzialność za swoje i Kamila życie. Ale znowu nad rodziną zbierają się czarne chmury. Jest lipiec 1995 roku, a mały Kamil za 2 miesiące będzie obchodził swoje pierwsze urodziny. Teraz jednak nikt nie myśli o świętowaniu, bo całą rodzinę Agnieszki dotyka ogromna tragedia. Jej rok młodszy, 18-letni brat Robert, umiera w tragicznych okolicznościach. Tonie podczas zwyczajnego lipcowego popołudnia nad jeziorem. Utrata członka rodziny, brata i syna, tak młodego człowieka, porusza całą okolicę, ale przede wszystkim rodzinę państwa Wójtowicz. Odejście Roberta jest czymś, z czym nie potrafią się pogodzić i co już na zawsze naznaczy ich rodzinę. Można odnieść wrażenie, że od tej pory jest tylko gorzej. Agnieszka chyba próbuje zagłuszyć swój żal i rzuca się w wir imprez. Coraz częściej wychodzi z domu, znika też na coraz dłużej. Bywa, że nie ma jej kilka dni i nikt nie ma wtedy pojęcia, gdzie jest. Za każdym razem, gdy wraca, żałuje i przeprasza, że porzuciła małego Kamila. Z jednej strony widać, że cierpi, że nie chce być złą matką, z drugiej jej przeprosiny to zawsze puste słowa, bo po jakimś czasie wraca do starych nawyków. I właśnie w ten sposób mijają kolejne miesiące, a po nich lata. Agnieszka chodzi własnymi ścieżkami, kocha swojego syna, nadal mieszka u rodziców, ale nie potrafi nie znikać i nie mieć swoich tajemnic. Nie powraca też do szkoły i nie podejmuje żadnej pracy, co zaczyna mocno martwić jej rodziców,
którzy powoli tracą cierpliwość do swojej córki. Gdy nadchodzi lato 1998 roku i Agnieszka ma już 22 lata, pani Sabina i pan Stanisław zaczynają uświadamiać córkę, że robi się coraz starsza i najwyższy czas zacząć planować swoją przyszłość. Sugerują Agnieszce, że może po wakacjach powinna pójść do jakiejś szkoły dla dorosłych, najlepiej rozpocząć naukę przygotowującą do konkretnego zawodu. Wakacje to też dobry czas na przemyślenie co dalej, a nowy rok szkolny to idealna okazja, żeby nadać życiu kierunek. Niestety, chociaż rodzice chcą dobrze, a ich argumenty i pomysły są bardzo sensowne, to Agnieszka opiera się. Dobrze jej tak jak jest, kiedy nie ma obowiązków i kiedy ma dużo czasu dla znajomych. Z drugiej strony nadal wyraźnie gryzą ją wyrzuty sumienia, bo jednak Kamil jest dla niej bardzo ważny i kiedy jest obok, jest cudowną i kochającą mamą, ale szybko zapomina o świecie, gdy tylko zamykają się za nią drzwi. Od interwencji rodziców mija zaledwie kilka tygodni. Jest zwyczajny sierpniowy dzień 1998 roku i wakacje powoli zbliżają się ku końcowi. Pani Sabina i Agnieszka wychodzą dzisiaj wspólnie na spacer z małym Kamilem. Spacerują dookoła osiedla, rozmawiają i korzystają z końcówki lata. Gdy niedługo później wracają do mieszkania, mama 22-latki wchodzi na chwilę do łazienki i słyszy dźwięk zamykanych drzwi. Gdy wychodzi z pomieszczenia, zauważa, że w domu nie ma już Agnieszki. W tym krótkim czasie, gdy mama była w łazience, jej córka po prostu wyszła bez słowa. Gdy dzień zaczyna się kończyć i nadchodzi wieczór, czas położyć spać niespełna 4-letniego Kamila. Niestety, mimo że zbliża się wieczór, Agnieszka nie wraca do domu i znowu zostawia swoich rodziców samych ze wszystkimi obowiązkami. Pani Sabina, jak zwykle w takiej sytuacji, zajmuje się wnukiem i dba o jego potrzeby. Znowu też jest rozczarowana, że jej córka po prostu wyszła i nawet nie powiedziała, dokąd się wybiera ani kiedy wróci. Gdy mały Kamil zasypia, Agnieszka nadal nie wraca do domu, a mama sprawdza pokój córki. Od razu zauważa, że wszystko jest na swoim miejscu. 22-latka nie zabrała ze sobą nic, żadnych ubrań na zmianę, żadnych pieniędzy. Nie ma też przy sobie dowodu osobistego, który zgubiła kilka tygodni temu. Pani Sabina oddycha z ulgą, bo wszystko wskazuje na to, że córka zaraz wróci. Tak się jednak wcale nie dzieje, bo mija noc i nastaje kolejny dzień, a Agnieszka nie zjawia się w mieszkaniu swoich rodziców. Sytuacja powtarza się kolejnego dnia, a jej rodzice są już przekonani, że po raz kolejny ich córka za nic ma to, że powinna być dorosłą i odpowiedzialną kobietą. Są źli na Agnieszkę i chcą rozmówić się z nią, że to wychodzenie bez słowa musi się wreszcie skończyć. Jednak mijają kolejne dni, a 22-latka nadal nie wraca i nadal nie daje znaku życia. Sytuacja robi się już niepokojąca, bo wszystko wokół jej zniknięcia robi się nieco dziwne. Po pierwsze, Agnieszki nie ma już naprawdę długo, a to nietypowe nawet dla niej. Nie zabrała też ze sobą kompletnie niczego i wyszła z domu tak jak stała. W związku z tym pani Sabina rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Kontaktuje się ze znajomymi córki, z każdym, kto może wie, gdzie teraz jest, ale niestety nikt nie jest w stanie wskazać miejsca, w którym przebywa dziewczyna. Próby odnalezienia córki nie spełzają jednak na niczym, bo pani Sabina dowiaduje się, że ostatnią osobą, z którą widziana była Agnieszka, był niejaki Andrzej, jej kolega ze złotoryi. Niektórzy mówią, że spędziła nawet u niego w mieszkaniu kilka dni, dlatego zaniepokojona mama nie zastanawia się długo i od razu rusza, by porozmawiać z mężczyzną. Gdy kobieta dociera na miejsce, udaje jej się porozmawiać z Andrzejem, który potwierdza, że rzeczywiście Agnieszka spędziła u niego kilka dni, ale dodaje, że było to już jakiś czas temu i teraz nie ma już pojęcia, gdzie jest. Nie mówiła też, dokąd się wybiera. To ogromne rozczarowanie. Pani Sabina myślała, że zaraz wszystkiego się dowie, ale nic bardziej mylnego. Gdy zdezorientowana mama chce już wracać do domu, zagaduje do niej sąsiadka Andrzeja. Okazuje się, że kobieta może dodać coś do sprawy, bo kojarzy Agnieszkę. Przez swoją burzę ciemnych włosów po prostu zwraca na siebie uwagę.
Sąsiadka kojarzy też dzień, w którym poszukiwana 22-latka opuściła mieszkanie Andrzeja. Jak twierdzi, widziała wtedy, jak Agnieszka wsiadła do jakiegoś ciemnego samochodu, który odjechał razem z nią w nieznanym kierunku. Od tamtego czasu nigdy więcej jej nie widziała, podobnie jak jej sąsiad Andrzej. Gdy pani Sabina słyszy informację o ciemnym samochodzie, sama zaczyna sobie coś przypominać, pewne zdarzenie, które miało miejsce niedługo przed zniknięciem jej córki. Gdy mama Agnieszki, któregoś letniego dnia, szła ulicą niedaleko swojego mieszkania, nagle zatrzymał się obok niej ciemny samochód, a siedzący za kierownicą mężczyzna poprosił kobietę, by na chwilę się zatrzymała, po czym zapytał, czy zna Agnieszkę Wójtowicz. Pani Sabina natychmiast poczuła dziwne ukłucie. Ktoś zupełnie obcy pytał o jej córkę, a jej przeczucie uparcie podpowiadało, że ten człowiek nie ma dobrych zamiarów. Pani Sabina od razu pomyślała, że Agnieszka pewnie wpadła w jakieś tarapaty i żeby chronić córkę, skłamała, że nie wie, o kogo chodzi i po prostu odeszła. Na jej szczęście tajemniczy kierowca nie drążył tematu i odjechał, ale pani Sabina nadal czuła niepokój i gdy tylko wróciła do domu, od razu powiedziała o dziwnej sytuacji swojej córce. I reakcja Agnieszki na te wieści wcale nie uspokoiła zaniepokojonej mamy. 22-latka była wyraźnie przestraszona tymi informacjami. Widać było, że wie, o co chodzi i kto o nią pytał, ale absolutnie nie chciała zdradzić żadnych szczegółów. Sytuacja była jednak ewidentnie bardzo poważna, bo zaraz po tym wydarzeniu Agnieszka po prostu spakowała swoje rzeczy i rzeczy swojego synka i na jakiś czas wyprowadziła się od rodziców i przeniosła poza Złotoryję do dalszej rodziny. Postąpiła tak, jakby chciała się przed kimś ukryć, przed kimś, kto chyba wpadł na jej trop. Na całe szczęście, po jakimś czasie Agnieszka wróciła do domu i nigdy więcej nie poruszała tematu swojego nagłego wyjazdu czy tego, kim był mężczyzna w ciemnym samochodzie. Jednak zaledwie kilka tygodni później przepadła jak kamień w wodę. Pani Sabina teraz rozumie, że to chyba nie jest przypadek i że to dziwne auto musi mieć jakiś związek ze zniknięciem jej córki. Znowu zaczyna wypytywać wśród znajomych Agnieszki. Może wreszcie ktoś coś sobie przypomni. W ten sposób mama zaginionej dowiaduje się o niejakim Tomku, bliskim przyjacielu jej córki. Niestety, w zasadzie to tylko tyle informacji na jego temat. Nikt niczego więcej o nim nie wie, ale sporo osób podejrzewa, że jeżeli Agnieszka miała do kogoś wyjechać, to może właśnie do niego. Pani Sabina za wszelką cenę stara się dotrzeć do tajemniczego Tomka, ale nie udaje jej się poznać jego adresu. Pojawia się jednak nadzieja. W życiu 22-latki był jednak ktoś ważny, z kim, jak mają nadzieję jej bliscy, jest bezpieczna. Jednak te złe myśli nie chcą opuścić rodziców i brata Agnieszki, bo ta ciągle nie wraca do domu, nie zjawia się też na czwartych urodzinach swojego syna. Chłopczyk nie potrafi tego zrozumieć. Ciągle dopytuje o swoją mamę, pyta kiedy wróci, gdzie jest, dlaczego nie ma jej już tyle czasu. Ale jego dziadkowie nie są w stanie odpowiedzieć na te pytania. Sami nie znają odpowiedzi i sami chcieliby poznać prawdę. Ta jednak nie nadchodzi, bo mijają kolejne długie miesiące, kiedy córka pani Sabiny i pana Stanisława nie daje znaku życia. Z jednej strony jej rodzice odchodzą od zmysłów i bardzo się martwią, z drugiej muszą być silni dla wnuka, dla którego teraz to oni są całym światem. Mimo wszystko wcześniejszy tryb życia Agnieszki, jej nieco beztroskie podejście do życia podpowiada rodzicom, że najpewniej ich córka po prostu wybrała wolność i niekończącą się zabawę. Podejrzewają, że porzuciła syna i swoje dotychczasowe życie. Kiedy mijają kolejne miesiące bez odzewu od młodej dziewczyny, upewniają się w tym przekonaniu. Przecież gdyby coś stało się Agnieszce, już by o tym wiedzieli. Ciągle też słyszą różne plotki na jej temat. Jak bumerang powracają wzmianki o Tomku. Chyba najwyższy czas pogodzić się z tym, że młoda dziewczyna zakochała się bez pamięci i dla nowej miłości porzuciła dawne życie. Z drugiej jednak strony, mimo wad Agnieszki, rodzice z trudem dowierzają, że naprawdę porzuciła swojego ukochanego synka, który był dla niej całym światem.
Ale wiele zmienia się na początku 1999 roku, gdy do domu państwa Wójtowicz puka nie kto inny, jak sam Tomek. Młody mężczyzna zjawia się tu, bo chce dowiedzieć się, czy Agnieszka wróciła już do domu. Jest wyraźnie rozemocjonowany i jak wynika z jego zachowania, chyba się martwi o nią. Niestety jej bliscy przekazują mu, że nie widzieli Agnieszki już od kilku miesięcy. Są też zaskoczeni, że jednak nie jest z Tomkiem, który sam nie wie, gdzie jest. Teraz zaczynają się poważnie martwić, a po tej jedynej wizycie kolega ich córki już na dobre znika z ich życia. I gdy mijają kolejne długie miesiące, nikt już nie ma złudzeń. Agnieszka chyba wybrała inne życie, co jest ogromnie rozczarowujące dla jej bliskich. Nie mają też już żadnego punktu zaczepienia. Nikt nie wie, gdzie jest. Jeszcze liczą, że sama wróci. Jednak to myślenie zmienia się nagle, mniej więcej w połowie 99 roku, pół roku po wizycie Tomka. Właśnie teraz zaprzyjaźniona listonoszka przekazuje pani Sabinie pocztówkę. Od razu uprzedza też, że chociaż kartka jest zaadresowana na nią i jej męża, to jednak wysłano ją na stary adres małżeństwa, pod którym nie mieszkają już kilka lat. Listonoszka kojarzy jednak panią Sabinę i wie, że wyprowadzili się stamtąd, dlatego pomimo tej nieścisłości dostarcza kartkę do adresatów. Pani Wójtowicz bardzo cieszy się z takiego obrotu wydarzeń. Gdyby nie znajomość z listonoszką, pocztówka by do niej nigdy nie dotarła, a nie ma jeszcze pojęcia, jak ważny przedmiot trzyma w rękach. O tym dowiaduje się, gdy odwraca kartkę i gdy czyta, co jest na niej napisane. Dwa krótkie zdania, które zmieniają wszystko. Pozdrowienia z żywca przesyła Agnieszka. PS. Niedługo przyjadę. Pani Sabina jest kompletnie zaskoczona. To pierwszy sygnał od jej córki od tak dawna. Nic tu jednak do siebie nie pasuje. Pozdrowienia z żywca? Dlaczego akurat stamtąd? Przecież Agnieszkę nigdy nic nie łączyło z tym miejscem. Na dodatek znajduje się prawie 350 kilometrów dalej. Dlaczego wybrała się właśnie tam, taki kawał drogi od domu? Jednak pocztówka rzeczywiście jest z żywca. Także pieczątka wskazuje na to, że kartkę nadano właśnie z tego miasta. Ale już wszystko razem do siebie nie pasuje. Nawet ostatnie zdanie, niedługo przyjadę, nie pociesza pani Sabiny, a wręcz przeciwnie. Bo gdy kobieta przygląda się tajemniczej pocztówce, szybko zdaje sobie sprawę, że kartka na pewno nie została zapisana ręką jej córki. Pismo jest kompletnie inne, obce, nawet niepodobne. Także adres był przecież zły. Agnieszka na pewno by się tak nie pomyliła. Na dodatek na kartce widoczne są dziwne, brunatno-czerwone plamy, do złudzenia przypominające krew. To wszystko razem sprawia, że mama Agnieszki jest przerażona i o ile cały czas myślała, że córka za nic ma być dorosłą i odpowiedzialną, tak teraz czuje całą sobą, że wydarzyło się coś bardzo złego. Nie wierzy, że ta widokówka to dobry znak. Teraz myśli na odwrót. To fatalny sygnał, którego nie może pozostawić bez odpowiedzi. Kobieta napędzana złym przeczuciem niemal natychmiast rusza na najbliższy posterunek policji, gdzie chce zgłosić zaginięcie swojej córki. Przekazuje też dziwną pocztówkę, która tak ją zaniepokoiła i sugeruje, że koniecznie trzeba ją zabezpieczyć i dokładnie sprawdzić, kto ją wysłał. Niestety, ale zmartwiona mama nie zostaje potraktowana poważnie. Gdy policjant, który z nią rozmawia, dowiaduje się, że Agnieszki nie ma już od wielu miesięcy i dopiero teraz bliscy chcą poinformować o tym służby, bagatelizuje sytuację. Przekazuje kobiecie, że minęło już zbyt wiele czasu. Poza tym Agnieszka jest dorosła i dała znać za sprawą pocztówki. Mundurowy nie bierze też na poważnie słów matki, która zarzeka się, że to nie jest pocztówka nadana przez jej córkę. Policjant co prawda zabiera kartkę, ale nie przyjmuje zgłoszenia i ostatecznie odsyła kobietę z kwitkiem. Trwa właśnie lato. Jest 1999 rok, a Agnieszka mimo obietnicy złożonej na dziwnej pocztówce wcale nie wraca do domu i mija blisko rok od jej zniknięcia.
Właśnie dzisiaj, późnym wieczorem, rodzina, teraz już 23-latki, zasiada przed telewizorem i ogląda 227 odcinek programu kryminalnego o nazwie Telewizyjne Biuro Śledcze. Prowadzony przez Bronisława Cieślaka odcinek skupia się na historii zamordowanej na przełomie 98 i 99 roku kobiety. Ta publikacja ma jednak ważny cel, bo do dzisiaj nie udało się ustalić ani kim była ofiara, ani kim był sprawca. Gdy pada informacja, że do poruszanej w odcinku zbrodni doszło w Międzybrodziu Bialskim, małej miejscowości niedaleko Żywca, bliscy Agnieszki natychmiast zamieniają się w słuch. Przecież to z tamtych okolic dotarła do nich tajemnicza pocztówka. Dlatego też zasiadają przed telewizorem i z uwagą słuchają przerażającej historii, o której opowiada widzom prowadzący. Jest 15 maja 1999 roku, to sobota. Międzybrodzie Bialskie powoli budzi się do życia, a w okolicy z tygodnia na tydzień pojawia się coraz więcej przyjezdnych. Chociaż to niewielka wieś na Śląsku, którą zamieszkuje nieco ponad 3000 mieszkańców, to wszystko zmienia się tu wraz z rozpoczęciem się sezonu. Już od początku maja pojawia się tu wielu przyjezdnych. Wiele osób ma tu też działki czy domki letniskowe, w których spędza każdy ciepły weekend. I nikogo to nie dziwi, bo Międzybrodzie Bialskie to niezwykle atrakcyjna turystycznie miejscowość. Leży nad jeziorem międzybrodzkim, przy którym znajdują się plaże i liczne kąpieliska. Płynie tu też rzeka, w której bezpiecznie i chętnie mogą kąpać się duzi i mali. W razie chłodniejszych dni jest tu całe mnóstwo szlaków. Jest to też idealna baza wypadowa do pobliskiego Żywca czy Bielska Białej. Masa ludzi ma tu swoje ogródki działkowe, które od wiosny do jesieni tętnią życiem, a zimą są ostoją dla tych, którzy są fanami zimowych sportów. Wśród przebywających tu turystów są też okoliczni mieszkańcy korzystający z uroków tej wsi. Tacy jak pan Grzegorz i jego żona, którzy korzystają z pięknej pogody, spacerują wokół jeziora, odpoczywają, ale przy okazji zastanawiają się nad zakupem nieruchomości właśnie tutaj. Tak naprawdę uwagę mężczyzny już od dawna zwracał pewien niewielki murowany dom przy ulicy Łaskiej. Chociaż widać, że jego budowa jest prawie skończona, to właściciel z jakichś powodów na końcowym etapie zrezygnował z dalszych prac. Dom już od lat stoi jak stał na nieogrodzonej działce w naprawdę pięknej okolicy i jest niewykorzystywany, a pan Grzegorz już któryś raz rozmyśla nad tym, że trochę szkoda, by marnował się jego ogromny potencjał. Bo właśnie ta nieruchomość znajduje się na samym końcu dojazdowej drogi, nieco na uboczu. Trudno tu dojechać, nie znając okolicy, co tym bardziej zachęca. Dzisiejsza piękna pogoda tylko utwierdza go w przekonaniu, że gdyby tylko był właścicielem nieruchomości w takim miejscu, to pewnie spędzałby tu każdą wolną chwilę, a może przy okazji zarobił na wynajmowaniu domu przyjezdnym. Pan Grzegorz i jego żona, niewiele myśląc, wchodzą na teren posesji i zaczynają się rozglądać. Działka nie jest ogrodzona, więc dopóki nikt go nie przegania, swobodnie zagląda w każdy zakamarek. Ogląda dom, sprawdza tyły działki, odkrywa też w ziemi pokrywy, prawdopodobnie od szamba, co jest kolejnym plusem tej nieruchomości, bo oznacza, że najpewniej nie będzie problemu z mediami. Mężczyzna chce jednak upewnić się, z jakim zbiornikiem ma do czynienia. Powoli podnosi pokrywę, a to, co ukazuje się jego oczom, zapamięta do końca życia. Na dnie zbiornika, na głębokości około 2 metrów, znajduje się woda, a na jej powierzchni, plecami do góry, unosi się nagie ludzkie ciało. Pan Grzegorz, chociaż jest w szoku z powodu swojego odkrycia, to nie ma wątpliwości. Zdecydowanie są to zwłoki, w związku z czym musi natychmiast powiadomić o tym służby. Około godziny 19:30 na komisariacie w Gilowicach stawia się pan Grzegorz i przekazuje mundurowym informację o tym, co znalazł na działce, a jego słowa od razu zostają potraktowane poważnie. Jeszcze tego samego dnia policjanci zjawiają się na tyłach posesji i potwierdzają, że na dnie zbiornika najprawdopodobniej odkryto ciało, które teraz trzeba jak najszybciej wydobyć. W tym celu na miejsce wezwani zostają strażacy, którzy dzięki swoim umiejętnościom wydobywają ciało na powierzchnię.
Już wtedy wszyscy zebrani na miejscu wiedzą doskonale, że nie mają do czynienia z jakimś tragicznym wypadkiem, a ze zbrodnią. Wydobyte ciało z całą pewnością należy do kobiety. Ofiara nie ma na sobie żadnych ubrań, a na jej głowie znajduje się ciasno zaciśnięty foliowy worek. Na miejscu ujawnienia ciała natychmiast wezwani zostają kryminalni. Ciało nieznanej jeszcze kobiety przetransportowane zostaje do zakładu medycyny sądowej, a na działce nad jeziorem rozpoczynają się prace. Technicy zabezpieczają na miejscu liczne dowody, w tym najprawdopodobniej ubrania ofiary, bo jest tu damski sweter w kolorze oliwkowym, kobiece granatowe spodnie i zegarek. Na ziemi leżą też niedopałki dwóch papierosów, bilet komunikacji miejskiej z Kent, dwie chusteczki higieniczne, osłonka, korka butelki, podpaska i zużyta prezerwatywa. To daje pierwszą nadzieję. Zabezpieczonych dowodów nie brakuje. Są tu też takie przedmioty, z których najpewniej uda się wyodrębnić materiał genetyczny. Śledczy są dobrej myśli i liczą, że już niedługo uda im się odpowiedzieć na pytanie, kim jest ofiara i kto jej to zrobił. Dopiero gdy ciało tajemniczej kobiety trafia na stół sekcyjny w Katedrze Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, udaje się ustalić więcej, choć te ustalenia przyprawiają wszystkich o gęsią skórkę. Ofiarą na pewno jest kobieta, a ciało znajduje się w daleko posuniętym stanie rozkładu. Biegli, mimo utrudnionej oceny morfologicznej, stwierdzają, że ofiara w chwili śmierci miała najprawdopodobniej między 30 a 40 lat i że z dużym prawdopodobieństwem zmarła w wyniku uduszenia, jednak nie udaje się jednoznacznie ustalić, jak do tego doszło. Czy stało się to za sprawą założonego na głowę worka i odcięcia dopływu powietrza, czy w worku rozpylono jakąś trującą substancję, czy na przykład doszło do uduszenia rękami, co może sugerować ruchomość kości gnykowej. Jest jednak pewne, że kobieta została celowo pozbawiona życia, a wręcz ktoś postanowił zamanifestować być może swoją niechęć czy złość. Na głowie ofiary znajduje się bowiem bardzo długie cięcie, które ciągnie się od potylicy aż do czoła i innymi słowy doszło wręcz do oskalpowania. Niestety stan, w jakim znajduje się ciało, nie pozwala określić, czy są to obrażenia zadane jeszcze za życia, czy już pośmiertnie. Ale nikt nie ma wątpliwości, że to nie tylko zbrodnia, ale brutalna zbrodnia. Ofiara na dodatek została najprawdopodobniej wykorzystana, a fakt, że znaleziono ją kompletnie nagą, sugeruje seksualny motyw sprawcy. Ktoś skrzywdził tę młodą kobietę na wielu płaszczyznach, i trzeba jak najszybciej odnaleźć sprawcę i ukarać go za ten okrutny czyn. Wiele też wskazuje, że sprawca miał personalny stosunek do ofiary, więc przede wszystkim konieczne jest ustalenie, kim jest kobieta znaleziona w zbiorniku, ale już na wstępie wszystko wskazuje na to, że nie będzie to proste zadanie. Przy ciele ofiary nie znaleziono żadnych dokumentów, niczego, co zdradzałoby chociaż jej imię. Ofiara nie ma też żadnych znaków szczególnych, poza jednym. Na jej brzuchu znajduje się blizna ciągnąca się od pępka do łona, najprawdopodobniej po przebytej operacji cięcia cesarskiego. To oznacza, że ofiarą najprawdopodobniej jest matka, na którą być może gdzieś czeka jej dziecko. Śledczy rozpoczynają rozwiązywanie tej zagadki i by zbliżyć się do prawdy, od ofiary zostaje pobrany materiał genetyczny. Także lekarze medycyny sądowej spisują cechy wyglądu kobiety ze zbiornika, a następnie policjanci przechodzą do bardzo żmudnego i pracochłonnego zadania. Rozpoczynają przeglądanie baz danych osób zaginionych i próbują dopasować kobietę znalezioną na opuszczonej działce do kogoś, na kogo czeka stęskniona rodzina. W tym samym czasie wszczęte zostaje śledztwo w sprawie zabójstwa i poszukiwanie tego, kto zrobił krzywdę tajemniczej kobiecie. Ale niestety mijają kolejne dni, a potem tygodnie, a sprawa nie porusza się do przodu ani o milimetr. Przeszukiwanie baz danych i sprawdzanie informacji na temat zaginionych w okolicy kobiet nie zbliża śledczych do poznania tożsamości ofiary. Także zebrany materiał dowodowy nie pozwala niczego ustalić. Wiadomo tylko, że znaleziona kobieta życie straciła najpewniej przed kilkoma miesiącami, może nawet jesienią, a może zimą 98 roku,
podczas gdy teraz zbliża się lato 99. Jeżeli więc kobieta tyle czasu nie zjawiła się w domu, to ktoś przecież musiał zauważyć jej zniknięcie, ale mimo tego śledczy nie docierają do żadnego pasującego sygnału. W związku z tym prowadzący sprawę prokurator decyduje się na kolejny krok i w czerwcu 1999 roku zleca specjalistom, tym razem z Poznańskiej Akademii Medycznej, przygotowanie portretu tajemniczej kobiety. Chce, by eksperci, między innymi na podstawie czaszki, stworzyli rysunek przedstawiający przypuszczalny wygląd denatki. Być może tak zaprezentowany i rozpowszechniony obraz pozwoli, by ktoś rozpoznał kobietę. Specjaliści z Poznania przy okazji sporządzania portretu dokonują korekcji przypuszczalnego wieku ofiary i teraz uznają, że jednak była znacznie młodsza i jej wiek mieści się w przedziale między 23 a 25 lat. Określają też, że miała dokładnie 165 cm wzrostu, długie włosy w kolorze ciemnego blondu, ale farbowane na kasztanowy brąz. Ostatecznie tworzą rysunek przedstawiający domniemany wizerunek ofiary, a w następnym kroku śledczy robią wszystko, by ten wizerunek zobaczyło jak najwięcej osób. Policjanci ruszają w teren w poszukiwaniu świadków. Rozpytują mieszkańców Międzybrodzia, licznych Wczasowiczów czy właścicieli okolicznych działek. Prezentują stworzony przez specjalistów portret i proszą, by spróbowali przypomnieć sobie, czy nie kojarzą skądś tej kobiety, która najprawdopodobniej jesienią lub zimą zeszłego roku straciła tutaj życie. Właśnie dlatego, by dotrzeć jak najdalej, tragiczna historia tajemniczej kobiety, przypuszczalna wersja wydarzeń i wizerunek ofiary pojawia się dzisiaj wieczorem w programie Telewizyjne Biuro Śledcze. Policja ma nadzieję, że może w ten sposób, dzięki nagłośnieniu informacji na temat tej zbrodni, zgłoszą się świadkowie, a może ktoś z widzów rozpozna w przedstawionym portrecie znajomą sobie twarz. Gdy bliscy Agnieszki oglądają ten program, zamierają, a ich serca zaczynają uderzać jak młot. Tak wiele się zgadza. Wiek ofiary, sporządzony przez ekspertów portret, także przypomina Agnieszkę. Na dodatek ta blizna po cięciu cesarskim, no i bliskość żywca, z którego przyszła do nich ta dziwna, niepokojąca kartka. Pani Sabina jest niemal pewna, że ten przerażający program, który właśnie widziała, dotyczy jej córki. Nie chce w to wierzyć, ale tak wiele podpowiada jej, że to może być Agnieszka. Niewiele myśląc, kontaktuje się z policją, której przekazuje, że właśnie oglądała Telewizyjne Biuro Śledcze i że pokazywany tam portret pamięciowy może dotyczyć jej zaginionej od roku córki. Bardzo prosi o sprawdzenie tego tropu, a najlepiej o wykonanie badań genetycznych, by potwierdzić lub wykluczyć swoje przypuszczenia. Jednak bardzo szybko pani Sabina z jednej strony odczuwa zawód, ale z drugiej oddycha z ulgą, bo otrzymuje informację, że to na pewno nie Agnieszka. Jej prośba o szczegółowe badania nie zostaje spełniona, bo jak twierdzą osoby prowadzące sprawę, nie ma żadnych podstaw, by decydować się na kosztowne ekspertyzy. Nie znajdują żadnego powiązania, niczego, co wskazywałoby, że odnaleziona w zbiorniku 350 km dalej kobieta to właśnie Agnieszka. Jak sprawdzono, pochodząca ze Złotoryi 22-latka nie miała w tej okolicy żadnych znajomych. Nikt też nie wiedział o tym, że miała tu być. Okazuje się też, że pocztówka, która byłaby jedynym punktem wspólnym dla Agnieszki i kobiety NN, zaginęła, co oznacza, że dla policji nie istnieje ani pół powodu, dla którego miałaby połączyć ją z tą tajemniczą zbrodnią setki kilometrów dalej. Pani Sabina musi szukać gdzie indziej, bo szansa na to, że w Międzybrodziu odnaleziono jej córkę, jest bliska zeru. I niestety, przez kolejne miesiące, a potem kolejne lata, rodzina nawet nie zbliża się do prawdy. Agnieszka już nigdy więcej nie daje żadnego sygnału. Nie wraca też do domu, do swojego ukochanego synka. Jej rodzice rozumieją, że muszą odpuścić i skupić się na tym, co najlepsze dla małego Kamila, tym, co tu i teraz. Nie jest jednak łatwo. Przecież stracili już ukochanego syna Roberta, stracili Agnieszkę. Z trójki dzieci pozostał im tylko Przemek. Nadzieja umiera jednak ostatnia. Wierzą, że kiedyś dowiedzą się, jak było, albo może, że ich córka jednak jeszcze wróci.
Ale tak się nie dzieje. Mijają kolejne lata, a Kamil dorasta. Szybko też zauważa, że jego życie różni się od życia jego rówieśników. Inni mieszkają z mamą i tatą, a on wychowuje się tylko z dziadkami. Nie zna ojca, mamy już nie pamięta. Bardzo mu to ciąży i chciałby mieć rodziców, tak jak inne dzieciaki. Chciałby chociaż wiedzieć, gdzie jest jego mama i zadać jej wprost najważniejsze dla niego pytanie. Dlaczego z dnia na dzień zniknęła z jego życia? Bo Kamil im robi się starszy, tym bardziej potrzebuje tej wiedzy na temat swojego pochodzenia. Dociera do niego, że w zasadzie nie wie nic o swoim ojcu i niewiele o swojej mamie. Temat Agnieszki to pewnego rodzaju temat tabu. Dużo rozmawia się o zmarłym tragicznie Robercie, albumy pełne są jego zdjęć, ale o Agnieszce mówi się nic albo niewiele. Kiedy Kamil dopytuje o szczegóły, kiedy i jak zniknęła, czy było prowadzone śledztwo w tej sprawie, albo chociaż jaka była, rozmowa za każdym razem szybko jest ucinana. Tak naprawdę, Kamil nawet nie wie, jak wygląda jego mama, bo dziadkowie nie mają żadnych zdjęć, na których ją widać. Kiedy Kamil dopytuje, dlaczego nie ma żadnej fotografii z Agnieszką, ci tłumaczą, że ich córka nie lubiła być fotografowana, a gdy już komuś udało się ją uwiecznić, to od razu niszczyła takie zdjęcia. Kamil dorasta więc nie tylko nie znając swojego pochodzenia, ale nie mogąc nawet wyobrazić sobie swojej mamy, której sam nie pamięta. Jednak ten brak wiedzy o własnej przeszłości nie daje mu spokoju. Kamil zresztą nie może pozbyć się wrażenia, że zaginięcie Agnieszki owiane jest jakąś rodzinną tajemnicą. Sam już do końca nie wie, w co wierzyć, bo potrafił słyszeć na ten temat różne wersje. Raz dowiadywał się, że mama żyje, ale go porzuciła dla tajemniczego Tomka. Innym razem, że nie żyje i że znaleziono ją w studni w Żywcu. Jeszcze innym razem, że straciła życie w Zgorzelcu. Kamil czuje się zagubiony. Dorasta w otoczeniu tajemnic i rodzinnych sekretów, które z biegiem czasu tylko bardziej go uwierają. Gdy Kamil sam staje się ojcem i mężem i na własnej skórze dowiaduje się, jak ważna jest rola rodzica, jak bardzo dzieci potrzebują mamy i taty, tym bardziej chce poznać prawdę o Agnieszce. Zamknąć ten na wpół otwarty rozdział i wreszcie ruszyć dalej. W 2020 roku, gdy Kamil ma 26 lat, nadal męczy go niewiedza. Postanawia jednak zacząć działać i zamieszcza na swoim profilu na Facebooku wpis z apelem do ewentualnych znajomych swojej mamy czy ludzi, którzy w jakiś sposób ją kojarzą. Może ktoś posiada w swoich zbiorach zdjęcia Agnieszki, bo Kamil bardzo chciałby dowiedzieć się, jak wyglądała jego mama, albo żeby chociaż ktoś opowiedział mu, jaka była. W ten sposób jego apel trafia do ludzi, którzy znali Agnieszkę i którzy między innymi dają też Kamilowi namiar na Sebastiana, chłopaka, z którym Agnieszka spotykała się na kilka lat przed tym, jak zaszła w ciążę. Pada sugestia, że skoro spotykali się dłuższy czas, to być może właśnie on ma jeszcze jakieś zdjęcia swojej byłej dziewczyny. Kamil, gdy tylko otrzymuje namiar na Sebastiana, natychmiast kontaktuje się z mężczyzną. Chwyta za telefon i dzwoni do dawnej sympatii swojej mamy i na wstępie przedstawia się i mówi, że jest synem Agnieszki Wójtowicz. Sebastian odbiera telefon. Jest bardzo zaskoczony, ale jednocześnie ucieszony. Od tylu lat nie miał żadnego sygnału od Agnieszki. Od kiedy rozstali się na początku lat 90., całkowicie urwał się ich kontakt. Od razu pyta Kamila, co u niej słychać, jak potoczyło się jej życie, ale to, co słyszy w odpowiedzi, nie jest tym, czego się spodziewał. Kamil ze smutkiem opowiada Sebastianowi, że los jego mamy jest nieznany od 1998 roku i że dzwoni właśnie dlatego, bo szuka prawdy o niej. Liczy też, że może Sebastian ma jakieś zdjęcia Agnieszki. Chciałby po raz pierwszy w życiu zobaczyć, jak wygląda jego mama, czy chociaż jest do niej podobny. I ten telefon okazuje się być przełomowy, bo Sebastian nie tylko może powiedzieć Kamilowi coś więcej o jego mamie, ale jak się okazuje, nadal posiada w swoich zbiorach kilka starych zdjęć, na których wyraźnie widać Agnieszkę i jej burzę ciemnych włosów. Mężczyźni spotykają się jeszcze tego samego dnia,
a Kamil po raz pierwszy widzi fotografię ze swoją mamą. Wreszcie może zobaczyć jej uśmiech, twarz, oczy, wszystko to, czego niestety sam nie pamięta. Teraz, gdy Kamil posiada już kilka zdjęć i więcej informacji na temat swojej mamy, czuje się zmotywowany, żeby drążyć dalej, bo rozumie, że jego działania i upór mają jednak sens. Dzisiaj, po tylu latach, istnieje mnóstwo możliwości, by zakomunikować światu swój apel, dlatego też Kamil kontaktuje się z różnymi portalami zajmującymi się poszukiwaniem osób zaginionych, w tym z dużą grupą charytatywną o nazwie Zaginieni przed laty. Kamil wierzy, że jeszcze nie jest za późno, by poznać prawdę i mimo, że nie ma żadnego sygnału od swojej mamy od ponad 2 dekad, to młody mężczyzna dalej wierzy, że Agnieszka jednak żyje i może za sprawą internetu uda mu się do niej dotrzeć. W ten sposób na prośbę Kamila 27 stycznia 2021 roku w okolicach południa na facebookowej stronie Zaginieni przed laty pojawia się post ze zdjęciami Agnieszki i tekstem o treści. W 1998 roku w Złotoryi 22-letnia wówczas Agnieszka Wójtowicz, urodzona 5 czerwca 1976 roku, wychodzi z domu, zostawiając w nim synka Kamila pod opieką swoich rodziców. Jak się później okaże, opiekę te dziadkowie będą pełnić już do dorosłości wnuka. Agnieszka nie pojawiła się więcej w domu rodzinnym. Dziadkowie niewiele mówili, więc i Kamil wie mało. Nie zna konkretnej daty zniknięcia mamy, żadnych okoliczności towarzyszących. Był wtedy malutki. W 2000 roku babcia Kamila chciała zgłosić zaginięcie córki na komisariacie, ale odmówiono jej przyjęcia zgłoszenia, twierdząc, że minęło zbyt dużo czasu. Dziś mężczyzna podejrzewa, że sprawa nigdy nie była zgłoszona. Zaginięcie Agnieszki zawsze było owiane tajemnicą i kłamstwami, więc ustalenie prawdy było bardzo trudne. Pojawiały się różne wersje. Jedną z nich usłyszał od babci, że zaginioną kobietę znaleziono martwą w studni w Żywcu. Po kilku dniach kolejną, ciało kobiety znalezionej w Zgorzelcu miało bliznę po cesarskim cięciu, taką jak Agnieszka, więc to na pewno ona. Nie było pogrzebu, pożegnania. Pozostało zdezorientowane i stęsknione za matką dziecko. Dziś dorosły mężczyzna. Pan Kamil zwrócił się do naszych czytelników z prośbą o pomoc. Być może ktoś z Państwa znał 22-letnią Agnieszkę ze Złotoryi o niebieskich oczach, 170 cm wzrostu i ciemnych, farbowanych włosach. Być może ktoś wie cokolwiek o losach młodej kobiety, która nie wróciła do swojego syna. Być może to ty, Agnieszko, teraz to czytasz i rozpoznałaś siebie na jedynej fotografii, która pozostała twojemu synkowi. Kamil bardzo chciałby cię poznać, usłyszeć twój głos i przytulić swoją mamę. Na pewno byłabyś dumna, gdyby opowiedział ci o swoim życiu i sukcesach. Bardzo chciałby nawiązać z tobą kontakt i chce, żebyś wiedziała, że zawsze czekał i będzie czekał na ciebie. Jeśli ktokolwiek z Państwa posiada informacje w sprawie pani Agnieszki, proszony jest o kontakt z nami, zapewniamy anonimowość. Za każdą informację w sprawie Agnieszki bardzo dziękujemy. Niech moc internetu po raz kolejny pomoże rozwikłać sprawę zaginięcia. Zaledwie 30 minut po dodaniu posta, w sekcji komentarzy pojawia się jeden, który zasługuje na szczególną uwagę. Jego autorem jest adwokat Hubert Cordos, autor bloga kryminalno-śledczego Bez Przedawnienia, na którym prawnik szczegółowo analizuje przeróżne sprawy kryminalne z całego kraju. Między innymi 15 maja 2018 roku napisał artykuł o tytule Madame NN. Hubert skupił się w nim na sprawie tajemniczej kobiety znalezionej w Międzybrodziu Bialskim koło Żywca. Dokładnie na tej samej historii, o której lata temu w materiale telewizyjnego biura śledczego usłyszeli bliscy Agnieszki. Tym razem i Hubert, gdy widzi zdjęcia Agnieszki i porównuje je do zamieszczonego na swoim blogu portretu pamięciowego, nie może oprzeć się wrażeniu, że podobieństwo jest wręcz uderzające. Zgadzają się tu też istotne szczegóły, jak data zaginięcia czy wiek ofiary. Mężczyzna nie może przejść obojętnie obok przeczucia, a w zasadzie nie przeczucia, a wręcz niemal pewności, że Madame NN
to Agnieszka Wójtowicz. Hubert pod postem zamieszcza pytanie, kiedy zaginęła dokładnie mama Kamila i odsyła czytelników do swojego bloga, sugerując, że warto sprawdzić ten trop. Niemal natychmiast wieść ta dociera też do Kamila, który chociaż na początku sam nie wie, co o tym myśleć, ostatecznie postanawia sprawdzić trop i przeczucie kogoś tak doświadczonego. Kamil i jego babcia kontaktują się z żywiecką policją i przekazują im swoje przypuszczenia i wreszcie po tylu latach w sprawie znowu zaczyna się dziać. Kamil i pani Sabina zostają przesłuchani w charakterze świadków, a efektem tych działań jest najważniejszy krok dla tej sprawy. Zapada decyzja, że należy porównać materiał genetyczny znalezionej w 1999 roku kobiety o nieznanym nazwisku z materiałem pani Sabiny Wójtowicz. Jest 28 kwietnia 2021 roku, dokładnie 3 miesiące po tym, jak aż z kilku stron napłynęły zawiadomienia do żywieckiej policji. Właśnie teraz Kamil otrzymuje pismo z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Jeszcze nie wie, że w tej kopercie czeka na niego prawda. Gdy ją otwiera, od razu widzi napis Wydział Kryminalny, a pod jego nazwiskiem i innymi danymi znajduje się zaledwie kilka zdań, które w tej krótkiej chwili na zawsze zmieniają jego życie. Kamil to jedno krótkie zdanie zapamięta już na zawsze. Na podstawie przeprowadzonych badań DNA w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stwierdzono, że są to zwłoki pana matki, Agnieszki Wójtowicz. Trudno opisać emocje, jakie towarzyszą Kamilowi. To z jednej strony ulga, że wreszcie po tylu latach poznał prawdę, że będzie miał szansę sprowadzić mamę do domu. Z drugiej, ogromny zawód. Po pierwsze, ta zagadka mogła być przecież rozwiązana 2 dekady temu. Po drugie, Kamil ciągle wierzył, że Agnieszka żyje, że wybrała inne życie. Był gotów wybaczyć jej to, że go zostawiła i zacząć od nowa. Marzyłby samemu mieć mamę i by jego córki miały babcię. Niestety, razem z tym listem, szansa na spełnienie tych marzeń pękła jak bańka mydlana. Teraz już wie, że jego mama, Agnieszka Wójtowicz, nie żyje i to od wielu lat. W zasadzie straciła życie niedługo po tym, jak zniknęła. Z jednej strony jest to zamknięcie pewnego rozdziału, z drugiej teraz otwiera się nowy, nieznany. Bo Kamil nie chce spocząć, chce dowiedzieć się, kto skrzywdził jego mamę i sprawić, by ten ktoś odpowiedział za swój okrutny czyn. Jest 11 maja 2021 roku, gdy na nowo podjęte zostaje śledztwo, umorzone 2 listopada 1999 roku. Dopiero teraz, po 22 latach, śledczy wiedzą już, kim jest ofiara. Bezimienna kobieta, która przez 2 dekady spoczywała na okolicznym cmentarzu. Jej grobu przez lata doglądała pani Władysława, emerytowana listonoszka. Wreszcie już wiadomo, że ta bezimienna to Agnieszka, za którą tyle lat tęsknili jej bliscy. Jest 22 lipca 2021 roku. Ze względu na wznowienie śledztwa i ustalenie tożsamości ofiary, a także za sprawą postępów w zakresie badań genetycznych, materiał dowodowy po latach znowu przekazany zostaje do badań i trafia do Katowic, do Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej. Eksperci na nowo pochylą się nad tym, co udało się zgromadzić w materiale dowodowym zebranym ponad 20 lat temu. To rozbudza nadzieję. Może po latach, gdy znana jest ofiara, uda się ustalić coś więcej. Może też dzisiaj specjaliści znajdą i zidentyfikują nowe ślady, które zbliżą ich do poznania prawdy. Także teraz, latem, Kamil składa wniosek o ekshumację zwłok. Bardzo chce, by jego mama spoczęła w rodzinnym mieście, blisko domu. W tym samym grobie, w którym leży jej brat, który stracił życie w jeziorze. 19 października mężczyzna otrzymuje zgodę na ekshumację zwłok, a Agnieszka wreszcie wraca do domu. Wreszcie ma swoje miejsce spoczynku, które mogą odwiedzać jej bliscy. Jej nagrobek nie jest już podpisany lakonicznymi literami NN. Teraz jest na nim imię, nazwisko, daty i zdjęcie.
Śledztwo mające na celu ustalenie sprawcy lub sprawców zabójstwa Agnieszki trwa. 27 grudnia 2021 roku, niecały rok po umieszczeniu w sieci posta na prośbę Kamila, wreszcie widać wymierne efekty jego działań. Prokuratura wnosi teraz o uzupełnienie opinii z instytucji naukowych. Zleca też, by wyodrębnić materiał biologiczny z wysłanego wcześniej materiału dowodowego i, jeśli się to uda, prosi, by określić profil DNA. Na dodatek zleca coś jeszcze. Porównanie określonego DNA z materiałem genetycznym pobranym od dwóch świadków. Czyżby więc prokuratura miała jakieś nowe podejrzenia? Nadzieje zostają rozbudzone na dobre, ale już 20 maja 2022 roku gasną. Kamil otrzymuje kolejne pismo z prokuratury. Tym razem to, co czyta, sprawia, że jest rozczarowany jak nigdy. Właśnie w swoich rękach trzyma postanowienie o umorzeniu śledztwa z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa. Kamil nie potrafi pogodzić się z tą informacją. Wszystko wydarzyło się tak szybko. Myślał, że ustalenie personaliów jego mamy będzie przełomowym krokiem w odkryciu sprawcy, szczególnie, że mimo upływu lat udało się jednak coś ustalić. Okazało się, że jedna z mieszkających w okolicy kobieta pamięta wydarzenia sprzed wielu lat. Szczególnie w pamięć zapadł jej Sylwester z 98 na 99 rok. To właśnie wtedy, w środku nocy, do jej drzwi zapukał obcy młody mężczyzna. Był przestraszony, bo otrzymał bardzo niepokojący telefon od swojej dziewczyny, która powiedziała mu, że coś jej grozi. Poprosiła też, żeby natychmiast po nią przyjechał, że znajduje się na przystani w Międzybrodziu i że boi się o własne życie. Spanikowany młody człowiek przyjechał do Międzybrodzia jak najszybciej, taksówką z Żywca. Zapukał do obcego domu, bo nie wiedział, gdzie udać się dalej. Nie był stąd i nie znał okolicy. Na jego szczęście dobrze trafił. Był zaledwie 500 metrów od przystani, o którą pytał, a kobieta wskazała mu drogę. Ale to nie był koniec. Kilka godzin później dźwięk pukania do drzwi rozległ się w domu sołtysa. Gdy ten je otworzył, zobaczył młodego i przerażonego chłopaka. Nieznajomy był w fatalnym stanie. Płakał i mówił tylko: oni ją mordują. W tym wszystkim był jednak wyraźnie zagubiony. Nie mówił nic konkretnie i widać było, że działa pod wpływem szoku. Równie zdezorientowany sołtys wskazał młodemu mężczyźnie drogę na pobliski posterunek i polecił, by koniecznie się tam udał i poprosił o pomoc mundurowych. Nie ma jednak o tym żadnej wzmianki, co może sugerować, że przerażony chłopak nigdy nie zgłosił się na policję. Niestety, dzisiaj sołtys już nie żyje i nie może sam opowiedzieć, jak dokładnie było tamtej nocy, ale okoliczni mieszkańcy pamiętają tamtego Sylwestra i szybko sami zaczęli zastanawiać się, czy to naprawdę przypadek, że kilka miesięcy później odnalezione zostało ciało młodej kobiety. Biegłym nie udało się ustalić dokładnego czasu zgonu, ale wysoce prawdopodobne jest, że do zabójstwa mogło dojść właśnie w okolicach Sylwestra. Jest jeszcze coś, co do dzisiaj spędza sen z powiek Kamila i każdego, kto jest zaangażowany w wyjaśnienie tej sprawy. Kim tak naprawdę był mężczyzna, który w nocy krzyczał, że mordują jego dziewczynę? Czy był to Tomek? I dlatego na początku roku zjawił się u rodziców Agnieszki, by sprawdzić, czy może jednak nic jej się nie stało. Czy to on nadał tajemniczą pocztówkę, by być może, nie narażając się nikomu wprost, jakoś naprowadzić śledczych na trop i sprawić, by winni zostali ukarani? A może tym tajemniczym mężczyzną był ktoś zupełnie inny, jednak z jakiegoś powodu, mimo że historia Agnieszki obiegła całą Polskę, do dzisiaj tajemniczy człowiek nie zgłosił się na policję i nie przedstawił swojej wersji wydarzeń. W 2023 roku sprawą zainteresował się dziennikarz śledczy Dawid Serafin, który napisał artykuł „Odnalazł mamę po 23 latach. To był początek tajemnic”. W artykule przybliża całą historię, ale też zdradza, że dotarł do Tomasza i zdobył jego numer telefonu.
Niestety, ostatecznie nie udało się skontaktować z mężczyzną. Jak w swoim artykule pisze Dawid Serafin, odebrała jego żona, która powiedziała krótko, że nie mają z tym nic wspólnego i że Tomasz nie będzie zabierał głosu, bo ma problemy ze zdrowiem. Dodała też, że w sprawie kontaktowała się z nimi już policja, chociaż nie ma o tym żadnej informacji w dokumentacji. Na początku lutego tego roku sama udałam się do Złotoryi, gdzie spotkałam się z Kamilem, z Sebastianem, a także z bratem Agnieszki. Byłam też na jej grobie i bardzo poruszyła mnie historia jej i jej syna. Przez tyle lat obcy ludzie od czasu do czasu zapalali symboliczny znicz na jej grobie. Przez tyle lat pochowana była z tabliczką z napisem NN. Trudno jest mi się pogodzić z tym, że przez ponad 2 dekady Agnieszka była tak daleko od domu, że przez tyle czasu jej bliscy nie mieli szansy należycie jej pożegnać, nie znali prawdy, a w ich głowach i sercach mieszały się nierzadko skrajne emocje. Agnieszka została potraktowana przez swojego oprawcę bez szacunku i bez litości. Została okrutnie skrzywdzona, brutalnie odebrano jej życie, a na koniec pozostała bezimienna przez ponad 20 lat. Agnieszce należy się prawda, tak samo jak Kamilowi, który w swojej walce już zaszedł tak daleko. Tak niewiele brakuje, by ukarać tego, kto skrzywdził jego mamę. To jedna z tych spraw, którą po prostu trzeba doprowadzić do końca. Apeluję więc w imieniu Kamila, by każdy, kto coś wie na temat tej sprawy, przerwał milczenie i skontaktował się z policją lub prokuraturą rejonową w Żywcu. Może ktoś wie, dlaczego Agnieszka znalazła się wtedy właśnie w Żywcu, kogo tam znała. Wiele wskazuje też na to, że sprawca lub sprawcy doskonale znali okolice. Dotarcie do domku letniskowego nie jest wcale takie oczywiste. Ktoś musiał też wiedzieć, że rzadko kiedy właściciel pojawia się na miejscu. Czy to właśnie Sylwester jest odpowiedzią? Czy mężczyzna, który zapukał tamtej nocy do sołtysa i innych okolicznych domów, zna prawdę, którą nosi ze sobą do dzisiaj? Kto już po śmierci Agnieszki wysłał pocztówkę do jej rodziców i kto podpisał się za nią? Frustrujące jest to, że istnieją osoby, które znają odpowiedzi na te pytania, a to właśnie te odpowiedzi dzielą tę sprawę od prawdy. Historię Agnieszki, moją rozmowę z Kamilem czy Hubertem, autorem bloga Bez Przedawnienia, zobaczycie już niedługo na kanale Ślady, gdzie w programie kryminalnym Ślady Zbrodni ruszę do Złotoryi i do Międzybrodzia. Już teraz na kanale czekają na Was dokumenty o innych sprawach kryminalnych, czy moja rozmowa z profilerem. W ramach przygotowywania materiału o zbrodni w Międzybrodziu Bialskim otrzymaliśmy też odpowiedź na kilka naszych pytań z prokuratury rejonowej w Żywcu, a z tych odpowiedzi wynika kilka faktów. Jak czytamy, w ramach podjętego śledztwa badaniom porównawczym poddano materiał genetyczny pobrany od 2 wytypowanych mężczyzn, w tym jednego skazanego w przeszłości za przestępstwa o charakterze seksualnym, który w tamtym okresie opuścił zakład karny, oraz drugiego, który w tamtym okresie posiadał domek nieopodal miejsca ujawnienia zwłok. Mocno zdegradowane DNA nie wyklucza dalszego prowadzenia czynności wykrywawczych, które mimo umorzenia postępowania dalej są prowadzone. Jednak najważniejsza wydaje się być ostatnia odpowiedź. Cytuję. Podjęcie śledztwa w tej sprawie było wynikiem szerokich działań realizowanych przez policję, w tym we współpracy z mediami. Umorzenie postępowania z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa nie prowadzi bowiem do zaprzestania podejmowania przez funkcjonariuszy policji czynności mających na celu ustalenie tożsamości sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa. To dzięki tej współpracy i informacjom przekazanym przez funkcjonariuszy policji oraz przez prokuratorów ujawniono w tej sprawie nowy trop. Działania te są kontynuowane. Na obecnym etapie nie mogę podawać więcej informacji w tej sprawie. Czy więc oznacza to, że jest jeszcze szansa, by osoba odpowiedzialna za krzywdę Agnieszki poniosła konsekwencje swojego czynu? Wiele wskazuje na to, że sprawca lub sprawcy nie mogą spać spokojnie. Na pewno nagłośnienie historii Agnieszki i tytanicznej walki jej syna zasługuje na rozgłos. Najwyższy czas, naprawdę.
Partnerem dzisiejszego odcinka była aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków BookBeat. Z kodem HERING czeka na Ciebie 20 godzin darmowego słuchania do wykorzystania przez 30 dni. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zostań moim wspierającym na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i inne bonusy. Subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków i śledź mnie na Instagramie, żeby wiedzieć więcej. Zostawiając łapkę w górę lub ocenę, pomagasz mi dotrzeć dalej. Serdecznie dziękuję wszystkim moim wspierającym. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.